Cześć, polecam. Cześć, wiatę, polecam. Cześć, wiatę, polecam. Cześć, wiatę, polecam. Dzień dobry, dzień dobry. Wtorek, 7 dzień grudnia. Witamy prosto z Areny Ostrów. No i przed nami dzisiaj tutaj hitowy, szlagierowy, znakomicie zapowiadający się mecz koszykarskiej Ligi Mistrzów. Arget BM Stal kontra lider, niepokonany lider grupy B, Baxi Manresa, drużyna reprezentująca drugą najlepszą ligę na świecie, Ligę Hiszpańską. To piąta kolejka fazy grupowej koszykarskiej Ligi Mistrzów. No i wielkie emocje dzisiaj tutaj przed nami w Arenie Ostrów. Program przedmeczowy i nasz gość Konrad Kaźmierczyk, drugi szkoleniowiec naszej drużyny. Witam bardzo gorąco, Konrad. Witam, witam wszystkich. Jak tam nóżka chodzi, czyli co, trochę adrenaliny już jest, już takie wyczekiwanie na ten pierwszy gwizdek w dzisiejszym spotkaniu się pojawiło? Powiem tak, ze swojej strony powiedzieć, że nawet nie, z tego względu, że jesteśmy dobrze przygotowani i skupieni na swoim celu. Na pewno jest to duże też wyróżnienie występować w takim meczu. I to jest świetna szansa dla nas wszystkich, dla kibiców i myślę, że całego środowiska obejrzeć taki mecz u nas tutaj w Ostrowie. Także na pewno się cieszymy z tego wyzwania, ale traktujemy to jako wyzwanie, które chcemy przyjąć godnie i po prostu wygrać. No to będzie święto koszykówki. Tutaj jakby nie ma żadnych wątpliwości, że w Arenie Ostrów dzisiaj będzie komplet publiczności, że będzie znakomita, fantastyczna i doskonała atmosfera, że to będzie taki kolejny wieczór, który na długo zapisze się w pamięci wszystkich związanych z naszą Stalówką, także mecz, który ma olbrzymie znaczenie dla naszego zespołu. O tym jednak będziemy za chwilę sobie rozmawiać. Ja mam takie jeszcze jedno pytanie tytułem wstępu, bo w czwartek graliśmy mecz ligowy w Lublinie, zwycięski, i jak przebiegały te dni do tego dzisiejszego spotkania? Tam wszystko udało się zgodnie z planem zrealizować? Przyznam szczerze, że jakby te jakby drobne elementy to już robiliśmy dużo, dużo wcześniej, żeby gdzieś się przemycić w tym wolnym czasie, tym okienku kadrowym, gdzie mieliśmy tego czasu trochę, gdzie mogliśmy sobie pozwolić na jakby więcej rzeczy. Także tutaj z zupełności jeszcze ten czas do przygotowania do tego meczu w zupełności wystarczył. Zwłaszcza, że drużyna z Manresa jakby gra od początku jakby swoją koszykówkę, nie bacząc na to, co się dzieje. Delikatne, drobne zmiany, ale to bardzo kosmetyczne, ale nie mają powodu, żeby tak naprawdę coś zmieniać. Grają świetny mecz w obu frontach u siebie w lidze i tutaj są bez porażki, także to jest bardzo dobra drużyna.
z dobrym trenerem, który gra świetny sezon, także nic lepszego nie mogło nas spotkać. No właśnie, jeszcze o Baxi będziemy rozmawiać, jeszcze Baxi będziemy rozkładać tutaj na czynniki pierwsze, a teraz materiał z Denzelem Andersonem. Jak wszyscy wiemy, była infekcja covidowa podczas pobytu Denzela w Szwecji. Nie zagrał w trakcie tej przerwy w reprezentacji Szwecji w meczach eliminacyjnych. No ale od czwartku Denzel jest już w Ostrowie, trenuje z naszym zespołem. I posłuchajmy, jak się czuje Denzel po tych wszystkich problemach zdrowotnych. No, it feels great to be back. You know, I didn't have the worst symptoms you can have with the infection. So I think it's gonna be not an easy road to get back, but it's still gonna be a lot easier than a lot of people have had before. So, but it's fun to be back. Tired right now. Tired. No, we can't slow down because I just got back. We need to keep working because of the Champions League and the Polish League. So we just keep on grinding, and I'm just trying to do my best every practice and get back in shape. I think it's going to be a fun game, you know, all the games we play at home with the crowd and everything is always great. I think everybody's on top, it's locked in, and the energy is high in practice, and I think everybody want to get a win. Yeah, like it's tough for people to come to our place and play, and we love playing at home, as I said, with the crowd and everything, that boosts all the energy, and I think it's going to be a fun game. They play with a lot of energy, you know, they're running the court good, even the fireman is running up and down. And they're going for offensive rebounds all the time, and so we're gonna play solid defense, you know, run back in defense, wall up, don't let them get easy buckets in, you know, with layups and stuff like that. So we're just gonna box out, play good defense, run back, and play our game. Tyle Denzel Anderson i rzeczywiście gdzieś go tam momentami przytyka, ale też jak sam mówi, z dnia na dzień jest coraz lepiej, ale na pewno też tego trochę czasu potrzebuje na to, żeby wrócić do tej optymalnej dyspozycji. Oczywiście, myślę, że to nawet zdrowy, sprawny człowiek, jeżeli sportowiec, który w pełni by zdrowiu miałby siedzieć zamknięty w pokoju, czy... To było 7-8 dni praktycznie. Czy w domu, no to zawsze potrzeba tego czasu. Mówi się tak, że ta forma gdzieś już spada po 2 dniach siedzenia w domu. Także tutaj no nie ma co się dziwić. To myślę, że każdy z nas jakby miał posiedzieć, poleżeć w domu tydzień czasu, wyjść i przebiec parę sprintów, to będzie ciężko. Ale cieszy to, że jest z nami, jest bardzo ważną postacią dla nas. Taktycznie też jest bardzo potrzebny. Akurat przeciwko tej obronie, którą gra Manresa. W tych pierwszych meczach on akurat z Damianem Kuligiem mieli tę sytuację, gdzie tych rzutów otwartych z dystansu mieli dużo, ale nawet nie chodzi nawet o to, żeby łatwiej przenieść piłkę na drugą stronę, także cieszę się, że jest tutaj z nami i na pewno nam pomoże. Tym bardziej, że to jest gość, taki wojownik, walczak, on tam nie odpuści, zresztą już wielokrotnie mieliśmy w tym sezonie i w poprzednim sezonie tego przykłady, że nawet pomimo jakiejś kontuzji, urazu i tak dalej, problemów, no to on na parkiecie daje z siebie maksa. Dlatego jesteśmy spokojni, jakby czy będzie w takiej, czy w innej formie, znamy jego charakter i wiemy, że no, na pewno da więcej niż może na tą chwilę, a jeszcze gdzieś tam adrenalina do niego dojdzie, to myślę, że no zagra dobre spotkanie i na pewno będziemy mieć z niego wszyscy pociechę. Tak z ciekawości, jakieś niespodzianki taktyczne gdzieś tam szykujemy dzisiaj na to spotkanie? Coś takiego możemy powiedzieć? Ja nie mówię o szczegółach, tak? Bo gdzieś tam wcześniej przemyciłeś, że coś robiliście, coś tam dokładaliście, także jakieś takie w tej taktyce nowości mogą się pojawić? Brzmi to może zabawnie, ale jakby porównując czy tam nasz atak do ich obrony czy inne, to wypadamy praktycznie w większości sytuacjach lepiej. Także tutaj myślę, że największą bronią Manresy to jest ta intensywność, gdzie oni bardzo szybko biegają, bardzo intensywne te granie jest, dużo zdobywają łatwych punktów. Jeżeli nie, no to każdy atakuje deskę ofensywną gdzieś
daje to dodatkowe posiadanie. Jeżeli my to zatrzymamy i będziemy grać na tej samej ilości posiadań i mają decydować jakby rzuty i skuteczność rzutów, kto wygra ten mecz, no to uważam, że jesteśmy tutaj w lepszym położeniu. Ale myślę, że tak jak wiele drużyn przed nami wie i zna, co robi Manresa, ale nie, jest całkiem inaczej to zatrzymać, zwłaszcza, że oni jako monolit bardzo dobrze funkcjonują. Tam nie ma tak, że okej, musimy zatrzymać jedną, dwie osoby. Tam wychodzą osoby z ławki, grają na tym samym poziomie i myślę, że to jest dosyć ważny, kluczowy element. Ja myślę, że nawet w pierwszym meczu no, ta szansa na wygraną była. Pierwszego meczu jeszcze wrócimy, bo ja tutaj mam też jakby, mamy grafikę przygotowaną odnośnie tego pierwszego meczu, ale posłuchajmy, przerwiemy sobie rozmowę z Konradem i przeniesiemy się na parkiet Areny Ostrów i posłuchajmy teraz trenera Igora Milicicia. Igor, jakie nastroje u Ciebie, jakie nastroje w zespole, no bo w Ostrowie wszyscy czekają z wielkim zniecierpliwieniem na ten wtorkowy mecz, a co się dzieje u nas w zespole? My też czekamy z niecierpliwością na ten mecz. Jesteśmy gotowi, jesteśmy przygotowani. Oczywiście mamy swoje kłopoty zdrowotne, ale wydaje mi się, że to jest mecz takiej wagi, że nic nas nie powinno zatrzymać. No właśnie, bo to można powiedzieć, że to taki czas play-offu, że to taki mecz jak w fazie play-offu w rodzimej lidze. No, można tak powiedzieć. To jest mecz, który może nam dać sporo. Jesteśmy tego świadomi. Wiemy też, jaką mocną drużyną jest Manresa. Ostatnio, nawet przedwczoraj, wygrała z Tenerife. Są na czwartym, piątym miejscu w Hiszpanii, co jest naprawdę trudno. Grają rewelacyjną koszykówkę, grają na dużej intensywności, ale też mamy swoje pomysły. Zawodnicy są świadomi, co mamy zrobić, żeby nam się udało wygrać. No właśnie, bo ty już po meczu w Jerozolimie mówiłeś, że wszystko jest w naszych rękach, że nie musimy się oglądać na rywali, tylko możemy sami wszystko wywalczyć na parkiecie. Dokładnie. I dlatego chciałbym wysłać apel do naszych kibiców, żeby wypełnili halę, żeby nie oszczędzali gardła, żeby nam pomogli osiągnąć sukces w tym meczu. No ja jestem spokojny, bo na HPL-u było tutaj magicznie, to ja myślę, że we wtorek tutaj będzie kosmicznie, no bo kibice też się niesamowicie szykują. Byli szóstym, siódmym zawodnikiem, to teraz żeby byli ósmym, dziewiątym. Akurat spodziewam się, żeby kibice byli piątym zawodnikiem, a nie szóstym, siódmym. Niech będą pierwszą piątkową postacią, będziemy wszyscy szczęśliwi i zadowoleni. Dobra, takie jeszcze dwa pytania o Denzela Andersona po tym COVID-zie, jak go obserwujecie na treningach, ten COVID wywarł jakiś tam na nim, na jego organizmie? Na pewno Denzel jest osłabiony, to bez wątpliwości. Natomiast to jest chłopak, który chce walczyć, który wie, o co gramy, nie oszczędza się i tyle, ile będzie miał siły, to tyle nam da. Manresa, to jest zespół, który jest zaskoczeniem. 4-0 w Lidze Mistrzów, świetna postawa w Lidze Hiszpańskiej. Największe atuty tego zespołu i z czego wynika ich tak świetna gra? Na pewno największy atut jest trener Pedro Martinez, który ułożył ten zespół, który gra jak zegarze. Oni grają na dużej intensywności, grają przez 40 minut, czy wygrywają 20, czy przegrywają 20, grają na tej samej intensywności. Bardzo szybko napędzają swoje ataki. Duża ilość rozgrywanych pików na topie lub na boku i agresywna obrona. To są najważniejsze rzeczy, na których wygrywają te mecze, z którymi wygrywają te mecze. Zbierają dużo piłek, mają bardzo atletyczny skład. Musimy się przeciwstawić w każdym tym elemencie, żeby być w stanie wygrać. Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. No, jesteśmy na to gotowi, na taką walkę, na pełne poświęcenie, na wielkie zaangażowanie. O to chodzi. Na pewno jedną rzecz, nasi kibice się nie muszą martwić, będziemy walczyć jak lwy od pierwszej do ostatniej minuty. No dobra, tyle szkoleniowiec Stalówki oczywiście. Dzisiaj, tak jak powiedział Igor Milicic, nie oszczędzamy gardeł, nie oszczędzamy rąk. Tutaj dzisiaj ma być magiczna atmosfera, ma być ten doping jeszcze przed
pierwszym gwizdkiem sędziów. Znakomita po raz kolejny robota naszego klubu kibica. Jest specjalna oprawa na to dzisiejsze spotkanie, także nie przychodźcie do hali na ostatnią chwilę. Pojawcie się w tej hali z pół godziny, gdzieś tak 20 minut przed pierwszym gwizdkiem i już wtedy dołączcie do dopingu, który będzie prowadzony przez właśnie klub kibica. To są rzeczy niesamowicie istotne, niesamowicie ważne, bo nie ma co ukrywać, że dzisiaj tutaj trzeba zgotować rywalowi takie koszykarskie, sportowe piekło na trybunach. Oczywiście. Ja myślę, że same te wyjazdy, które mieliśmy przyjemność grać, to było widać, gdzie, w jakich państwach, w jakich drużynach, jak ci kibice reagują, jak oni dopingują. I to nie ma co ukrywać. To daje dużo. Nie mówi się o tym zbyt często i tak dalej, ale jest to jednak gdzieś z tyłu głowy gdzieś daje ten doping. Ta energia taka ta jest. Ta energia, to zwłaszcza w tych momentach, gdzie tam nie idzie czy coś, albo gdzie indziej, także to było czuć. Zwłaszcza w tym ostatnim meczu w Izraelu, gdzie tam kibice też swoją rolę odgrywali, także wiem, że może czasami tak kokietujemy i tak dalej, ale to ma znaczenie. Na pewno inaczej się ogląda to w telewizji, bo też dużo się słyszy, a tam oglądaliśmy jakiś mecz i a tam pusto na hali, nie? A tutaj się ogląda mecz i fajnie, że no ludzie żyją tym sportem, nie tylko przed ekranami, bo o to tym wszystkim chodzi. No, te bilety szły w takim ekspresowym tempie. Ja miałem przyjemność być przed tygodniem w Genewie, rozmawiać się z przedstawicielami Ligi Mistrzów. Oni byli pod wrażeniem tego, co kibice w Ostrowie zrobili w trakcie meczu z HPL-em Jerozolima, ale ja odpowiedziałem, że dopiero ogień to będzie z Baxi, a mega ogień to będzie na meczu też z Pinarem, że tutaj dopiero koszykarska Europa zobaczy, jak świetnie potrafi zachowywać się i dopingować publiczność w Ostrowie Wielkopolskim. Dobra, bo będziemy przechodzić powoli do takiego bardziej szczegółowego rozmawiania o sytuacji w grupie, o tym, co nas czeka, o drużynie z Hiszpanii. To na początek aktualna, drodzy Państwo, tabela grupy B, bo to dzisiaj przecież mecz piątej kolejki. W tej tabeli Baxi, komplet wygranych. Hapoel wczoraj wygrywający efektownie w Izmirze z Pinarem. No i to wszystko wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Dzisiaj mecz nasz z Baxi, no i później 22 grudnia, ostatnia kolejka, podejmujemy drużynę Pinaru, a Baxi gra z HPL-em Jerozolima. Wszystko w naszych rękach, wszystko jest otwarte, ale też po tym wczorajszym wyniku wiemy, że żeby być w tych barażach o czołową szesnastkę, trzeba wygrać przynajmniej jeden mecz. No tak, znaczy nie spodziewaliśmy się, jakby tak, ja osobiście nie spodziewałem, że Pinar przegra z HPL-em, to jeszcze tak. Przegra, ale tak wysoko, że przegra, no, bo to wiadomo, w sporcie wszystko się może wydarzyć. HPL był, no, grał tak naprawdę o życie, także tutaj też nie ma co się dziwić, ale że aż tak znaczna ta przewaga była, no ale tak wspomniałem, wszystko jest w naszych rękach. Nie chcę mówić na szybko, jak to ten układ w tabeli wygląda, ale myślę, że jak wygramy dwa mecze, to na pewno jesteśmy wtedy spokojni, nie patrzymy na innych, co się dzieje. I myślę, że najważniejszy będzie ten mecz z Pinarem, no bo z nimi jak wygramy większą ilość punktów, czyli powyżej 3 punktów, no to też może to całkiem inaczej wyglądać. No właśnie, ale bo my cały czas, drodzy Państwo, mamy szansę na drugie miejsce w tej grupie, co z kolei będzie powodować, że w tych styczniowych barażach, które toczą się do dwóch zwycięstw, ewentualny decydujący trzeci mecz może być rozgrywany w arenie Ostrów. Tych rozwiązań jest oczywiście cała masa, ale w tym wszystkim najważniejsze jest to, co powiedziałeś, że to wszystko jest w naszych rękach, tak? Że tak. My nie musimy się oglądać na rywali, liczyć na przeciwników, tylko możemy to wszystko sami sobie wywalczyć, wziąć i być z tego dumnym. No dokładnie, no. Zaczynamy od dzisiaj, no, przygotowaliśmy się dosyć dobrze, jesteśmy przygotowani taktycznie i zobaczymy tak naprawdę. Drużyna też z Manresy jest po wygranym meczu z Teneryfą, także myślę, że oni też są w innych nastrojach, humorach, zwłaszcza, że w naszej grupie wygrali wszystko. Także tak jak wspomniałem, to jest świetne wyzwanie dla nas, bierzemy je i no, będziemy reprezentować Ostrów, polską koszykówkę dumnie, no i czekamy na kolejną wygraną. Na razie mamy tutaj świetny bilans i chcemy go podtrzymać. Jesteśmy ze stali, także drodzy Państwo, lubimy te wyzwania, lubimy te takie rzeczy, które z pozoru, nie z pozoru, ale generalnie wydają się ciężkimi do realizacji. Tak, jesteśmy przyzwyczajeni w Stalówce i w Ostrowie Wielkopolskim. Dobra, to teraz parę słów od naszego kapitana Jimmy Florence przed naszą kamerą.
Man, we feel really good. Feel really confident coming into the game. Really excited to play this team again, but in front of our home crowd. I know the energy in the arena is going to be amazing, so we're looking forward to playing hard. We can't really think about it like that. We just got to look at tomorrow as the best opportunity to advance. So if we take care of tomorrow, then I think we'll be in a good position. I think we're on the way up, and I think they are too. It's hard to say, but I think we're a lot better now, a lot more clear in what we want to do now. Yeah. I don't think anybody picked them to be 4-0 right now. So they're playing great. It's going to be our job to give them their first loss. They play harder than everybody. They play faster than everybody, full energy, 40 minutes, like completely. So if you ever relax, then they take advantage. Tyle Jimmy Florence. No a my teraz rzut oka, drodzy Państwo, na to, co dzieje się z ekipą Baxi Manresa, bo ta drużyna znajduje się w fantastycznej, można powiedzieć, formie. Lider grupy B, niepokonana drużyna, 4 zwycięstwa na koncie i co ciekawe, Baxi do tej pory w ostatnich 10 meczach i tych ligowych w Lidze Hiszpańskiej, a także w BCL 8 zwycięstw w Lidze Hiszpańskiej, która przecież jest drugą najmocniejszą ligą na świecie. Ten zespół 7 zwycięstw i 5 porażek i to, co już było mówione, w ostatnim meczu u siebie pokonują ekipę z Teneryfy po dogrywce 93-91. Ty na pewno też oglądałeś ten mecz z Teneryfą, bo Andrzej Urban był pod dużym wrażeniem tego spotkania. No tak, no zacznijmy od tego, że drużyna z Teneryfy ma bardzo dobry skład i też uczestnik Ligi Mistrzów, też czołowa ekipa ACB. Dokładnie, dlatego tutaj jakby no, ta drużyna z Manresy startowała z niższego, jakby podium z niższego pułapu, gdzie po prostu no, grali jako ten kopciuszek, no, ale tam jak myślę, że jak w każdym meczu, ta intensywność tej koszykówki na tym poziomie jest naprawdę pod wrażeniem. I tu nie chodzi o samo bieganie w jedną czy w drugą stronę, ale zawodnicy podejmują tak szybko decyzje i dobre decyzje. To na pewno robi to wrażenie. A tutaj propos jak same Manresy, no to najbardziej robi ta ich intensywna i drużynowa gra, bo tak początek sezonu ich wyglądał, gdzie myśleliśmy, że ten Francisco będzie takim asem, który gdzieś tam będzie punktował i ciągnął ten zespół, a tu się okazuje, że on siedząc na ławce albo nie grając za wiele w niektórych meczach, drużyna funkcjonuje na tym samym poziomie, także tutaj no to grają naprawdę świetną koszykówkę. No to zobaczmy takie statystyczne porównanie obu ekip po tych dotychczasowych meczach w Lidze Mistrzów. Oni 4 zwycięstwa, my do tej pory 1 zwycięstwo, ale dzisiaj dopiszemy drugie. No i te statystyki są praktycznie bardzo, bardzo zbliżone. Jak się spojrzy właśnie na te wszystkie tutaj te osiągi statystyczne, to jest bardzo, bardzo porównywalne, na co przede wszystkim by trzeba było zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o same liczby, które mogą o czymś świadczyć, jeżeli chodzi o Manresę? A czy myślę, że tutaj na pewno te punkty stracone, gdzie oni kryją bardzo agresywnie, starają się łapać na połowie w podwojenia, gdzieś to wykorzystywać. Na pewno tego, co jakby nie ma w może bardziej zaawansowanych statystykach, to te rzuty, łatwe rzuty, czyli z kontry, z ścięć, z dobitek, mają na bardzo wysokim poziomie i to ich utrzymuje bardzo, bardzo w grze. Bo summa summarum to nie jest świetnie rzucająca drużyna za 3 punkty. No tak, 28% mają. W naszym meczu te decydujące o wyniku rzuty, no to były 3-punktowe, bo ten Thomason rzucił tam praktycznie z 8-9 metra, bardzo daleki, ważny rzut, Joł gdzieś z rogu. Ale myślę, że u nich to jakby patrzę na te statystyki, te zaawansowane statystyki, no to te zdobywanie punktów z tych takich najłatwiejszych i najwyżej oprocentowanych i skutecznych rzutów, no to tutaj trzeba przyznać, że no to jest to w top topów,
I tutaj trzeba być bardzo czujnym. No przed sezonem nikt nie zakładał, że Baxi i Manresa to będzie zespół, który po czterech kolejkach będzie miał komplet wygranych i będzie liderem tej grupy. To jest nikt też się nie spodziewał, że my będziemy stawiać się każdej drużynie i będziemy tak blisko zwycięstw, także świetnie. No, to jest sport, ja myślę, że to jest piękno koszykówki. Dokładnie i dlatego trzeba kibicować, jak jest dobrze, jak jest źle, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ta karta się odwróci. Jeden mecz, jedna sytuacja potrafią to wszystko odmienić. W pierwszej rundzie tam w Hiszpanii 81-76 dla koszykarzy Baxi. To był początek października, to był nasz debiut w Lidze Mistrzów. Trochę wspomniałeś o tym meczu, a ja chciałem jeszcze o jedną rzecz, zanim posłuchamy Mike'a Younga, bo wspominałeś ich rozgrywającego Francisco, tak? Mówiłeś o nim, ale po meczu z Teneryfą trener Martinez bardzo chwalił Pereza. To jest drugi rozgrywający, to też gracz, który był w szerokiej kadrze reprezentacji Hiszpanii. On rzeczywiście w takiej formie jest dość wysokiej też. On tutaj się stał bardzo istotnym graczem. Znaczy o Francisco wspomniałem jakby w kontekście przed sezonem i jakby tych meczy przygotowawczych. Później w trakcie sezonu faktycznie ten rozgrywający, Perez, w sumie jest pierwszy rozgrywający, leworęczny zawodnik. Mimo, że no nie ma jakichś świetnych takich ani warunków fizycznych, ani takiej jednej rzeczy, która by była wybitna, też nie jest wybitnym strzelcem, mimo wszystko sobie świetnie radzi. No. On ma chyba dużo sprytu, takiego cwaniactwa, to było w końcówce tego naszego pierwszego meczu właśnie u nich. Tam on trafił zrobił takie rzuty, które więcej się tak naprawdę nie powtórzą, bo tam jeden bodajże przeciwko Damianowi, gdzie tam rzucił, ta piłka się wkręciła. No taki no szczęśliwy rzut, nie ma co ukrywać, ale na pewno no świetnie prowadzi tą grę, ryzykuje często tymi podaniami, ale bardzo dobrze rozumie kolegów i te podania dochodzą. No i świetnie czyta grę, no to nie ma co mówić, no naprawdę świetnie podaje, szybko podejmuje decyzje, broni na całym boisku, choć czasami też jest wolniejszy przeciwko innym rozgrywającym, co gdzieś jakby to zanika przez tą jakby presję, którą wywiera, tak jak wspomniałem, na całym boisku, ale na połowie boiska no nie jest to też wybitny zawodnik w obronie 1-1, aczkolwiek no jest na tyle sprytny, na tyle inteligentny zawodnik, że no prowadzi tą drużynę w świetny sposób. Dobra, to teraz Mike Young przed naszą kamerą. Posłuchajmy naszego podkoszowego. Very excited. I get excited for every game, just to be able to be blessed to have the opportunity to play, do what I love. So very excited. It's a big game. It's a game that we look forward to win. It's a game that will put us in a great position to make it out the pool, make it to the playoffs. So it's a lot of things surrounding this game. The crowd is going to be crazy. So it's a lot of things surrounding the game that's going to make it fun, interesting, and definitely exciting. Yes, that's, if you ask me, that's the best position you want to be in. To have everything in your control and not have to look at other teams and see who does what. So for us, it's great. You know, we're comfortable with where we're at. This is exactly where we want to be at to be able to control our fate. So, you know, got Manresa coming up. It's a game, like I said, you know, we look forward to win. It was a close game last time. We, you know, we fixed a lot of our mistakes, adjustments, looked at what the adjustments they made, and coming into this game, we're feeling really very confident. I would like to say to keep coming out, keep doing what you've been doing, especially tomorrow. We need a big, big crowd. We need sold out crowd. We need everybody screaming on their feet, you know, giving everything you got. Because for us, it's a big part. When we play at home, I think we've been very great at home because of the crowd. That plays a big part in it too. So I want everybody to come out and keep doing what you've been doing because you guys help us win. Dobra, tyle Mike Young, mecz coraz bliżej, początek, pierwszy gwizdek, godzina 18.30, ostatnie sztuki biletów są jeszcze dostępne w serwisie Abileta, także tutaj w kasie, w hali Arena Ostrów, także nie zastanawiajcie się, jak macie jeszcze wątpliwości, to dawajcie tutaj do Areny Ostrów i dołączcie do nas, do tego koszykarskiego wielkiego święta. Jeszcze tak rozmawiając o Baxi, Konrad, no to oni mają też tych dwóch wysokich, tak, jest Moneke, jest też
przede wszystkim Bako, który rzuca średnio na poziomie 12 punktów i robi do tego jeszcze 6 zbiórek i oni często grają te akcje takie dwójkowe z wysokimi. Tak, no to wymienisz, znaczy ich wysocy trzeba przyznać, że są bardzo mobilni, bardzo szybcy, dlatego ten ich szybki atak jest bardzo groźny. Bako tak naprawdę niedawno miał propozycję z Euroligi. No właśnie, w trakcie sezonu. Mhm. Bo nie ma co mówić, no, jest jak na wysokiego, jest bardzo dobrze biega, ma duży zasięg ramion, skacze, także rzucają mu te piłki na dobręcz i on to wszystko łapie albo kończy z góry i jest w stanie bronić też bardzo agresywnie, tak mówię, bo tam wysocy robią też te pułapki na połowie, to się nie zdarza często. Także tak w dużym skrócie to taka większa wersja naszego Denzela, który nie rzuca za 3 punkty i no tutaj to zastawianie i nie dawanie tych ponowień zbiórek w ataku no jest kluczowym, także myślę, że tutaj jakby to wiele takich taktycznych rzeczy, które mieliśmy w pierwszym meczu, nam się sprawdziły i chcemy przy tym po prostu zostać i ograniczyć jakby ilość naszych błędów, ale myślę, że no też złapaliśmy doświadczenia. Tak na początku rozmawialiśmy, mieliśmy osoby, które jakby pierwszy raz i grają w Europie i grają na tym poziomie i rywalizują. Myślę, że po tylu meczach i jakby przyswojeniu tej taktyki naszej też mamy inny bagaż doświadczeń, wiemy, z czym to się je, jak to wygląda. No i dzisiaj zobaczymy, w jakiej dyspozycji będzie jedna bądź druga drużyna. No jest też Joe Tomasson, który przecież jest doskonale znany kibicom w Polsce, bo grał i w Lublinie, i w Starogardzie Gdańskim, i też był w Zielonej Górze. Bardzo się rozwinął, jeżeli chodzi o to granie. I też dla mnie takim ciekawym, jak oglądałem poprzednie mecze Bucks, i zawodnikiem jest ten Finn Valtonen. On może nie jest jakiś taki przebojowy, ale z świetną ręką do rzutów za 3 punkty na poziomie 40, ponad 40%. I jak oni grali mecz w Pinarze, w Izmirze, tam wtedy w końcówce oddał bardzo ważny rzut trzypunktowy. Taki, nie widać go za dużo, ale jest też bardzo chyba niebezpieczny. Mają kilku właśnie takich zawodników, dlatego to też nigdy nie wiadomo. Nawet z pozycji 3 tam jest Joe, który w naszym meczu te procenty, które wymieniłeś, tak naprawdę z tych zawodników, to on ma Valtonen ma na najlepsze, ale wielu mają takich zawodników, Maja, który wychodzi na pozycję numer 4, bo gra bardzo podobnie, rozciągają grę, oddają rzuty, grają agresywnie w obronie. Joe z pozycji 3 to samo. Także te profile zawodników są bardzo podobne. Tak naprawdę chyba najbardziej się z tego wszystkiego wyróżnia Tomasson, bo on akurat w Teneryfie oddawał te kluczowe rzuty. Ale on lubi bardzo dużo grać z piłką, nie? Bo to jest taki gracz, że on... Tak, i z tego co widać, że jakby potrzebują tej gry 1-1, gdzieś potrzebują w tej końcówce gdzieś rozgrywać te akcje indywidualne, no to on bierze tą piłkę, gdzieś mija, wymusza faule, rzuca floatery, także myślę, że to on tu się tak z tej drużyny tak trochę pcha do przodu pod względem jakby umiejętności samych i grania jeden na jeden. Aczkolwiek oni grają na tyle drużynową koszykówkę, że nie wiemy w którym meczu albo w której chwili dany ktoś zawodnik się otworzy. Także tak mówię, w pierwszym meczu ten Joe zrobił, trafiał za 3, później w innych meczach nie trafiał, bo te procenty nie są duże, bo tam poniżej 30%. Także no musimy być czujni na całą drużynę, żeby to było. Ale to proste. Będzie widowisko. Ale tak. To będzie widowisko, drodzy Państwo, ale to będzie kapitalne popołudnie, wieczór tutaj w Arenie Ostrów. Coś jeszcze na koniec, panie trenerze, do kibiców może? Jakiś jeszcze mały dodatkowy apel? Ja bo myślę, tych apeli że... tyle już wysyłaliśmy do kibiców, chociaż one są jakby niepotrzebne, bo kibice w Ostrowie Wielkopolskim są najlepszymi kibicami w Polsce i wiedzą, jak robić znakomitą atmosferę, ale tutaj no... Jedziemy, no po prostu przed pierwszym gwizdkiem no, jedziemy z dopingiem. Gramy przede wszystkim od wygraną i myślę, że jak wygrywamy to wszyscy. I myślę, że jak wygramy to nie tylko drużyna, ale cały Ostrów i cała koszykówka wygra, bo to w tym wszystkim chodzi, żeby promować to poprzez naszą pracę tutaj i tworzyć coś fajnego. No dobra, pierwszy gwizdek 18:30 i oczywiście pamiętajcie o tych wszystkich rzeczach związanych z pandemią, o tych wszystkich obostrzeniach, o tych wszystkich rzeczach, jak maseczki w trakcie meczu na trybunach i tak dalej, i tak dalej. Razem dbajmy także o nasze
zdrowie, a o emocje zadbają koszykarze Stalówki i Paxi Manresa. Tutaj możemy być spokojni, że to będzie na pewno kapitalny wieczór. Dobra, kończymy, bo za moment się rozpocznie ten mecz. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Konrad Kaźmierczyk był naszym gościem. Oczywiście po meczu na kanale Basketball Champions League, oczywiście konferencja prasowa na żywo tutaj prosto z Areny Ostrów, a kilkanaście minut po tej konferencji czas na nasze studio pomeczowe. Oby to był magiczny, kosmiczny wieczór tutaj w Arenie Ostrów i oby to był żółto-niebieski wieczór, który da nam mnóstwo radości, zadowolenia i mnóstwo adrenaliny. Dziękujemy pięknie, do zobaczenia, do usłyszenia. Świate, polecam. Cześć, świate, polecam. Cześć, świate, polecam. Cześć, świate, polecam. Cześć, świate, polecam.